Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo mi miło, że zgromadziliście się tak licznie na dzisiejszym czwartkowym wykładzie. Chciałbym dzisiaj wprowadzić Państwa w świat Branta, który w jego głowie był jednym wielkim obrazem pola bitwy. Brandt, jak Państwo wiecie, rozpoczął swoją przygodę z malarstwem w Paryżu, gdzie poznał Juliusza Kossaka. Ten starszy malarz wprowadził go w arkana sztuki malarskiej, ale zaszczepił w nim pewnego bakcyla, który podczas podróży wspólnych z Kossakiem na Ukrainę po Podolu okazał się po prostu pasją jego życia. Batalistyka, konie, broń, starcia, bitwy. Kozacy, Tatarzy, Turcy, odsiecz wiedeńska, to wszystko, można powiedzieć, było głównym tematem bardzo wielu płócien Branta, które możemy oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Proszę Państwa, Brandt wyjechał do Monachium, tam spędził większą część swojego życia i tam też rozpoczęła się jego pasja zbierania. Oprócz tego, że był malarzem, batalistą, również był kolekcjonerem uzbrojeń, na którym się całkiem nieźle znał. Stąd przekazy na płótnach są całkiem wiarygodne, ale dopatrzymy się pewnego rodzaju, nazwijmy to, rozbieżności bądź licencji poetyka, jeżeli chodzi o malarza Józefa Branta. Proszę Państwa, pierwszy slajd to jego pracownia. Pracownia, którą bardzo sobie upodobał, ponieważ przypominała ona namiot wezyra. Oryginalny jedwabny namiot z XVII wieku turecki, rozstawiony w pracowni, obwieszony bronią, obwieszony instrumentami z epoki, strojami i różnego rodzaju sprzętem, który towarzyszył nie tylko wojsku, ale także ludziom cywilnym XVII wieku, zarówno Turkom, Tatarom, siłom koronnym, czy po prostu żołnierzom kozackim. Proszę zwrócić uwagę, że na drugim slajdzie pokażę Państwu przedmiot, który znajduje się aktualnie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. To jest oryginalny fragment kolekcji Branta. To są widły pochodzące z terenów Iranu, widły bojowe, prawdopodobnie XVII-XVIII wiek. Natomiast więcej eksponatów z tej kolekcji możecie Państwo również zobaczyć w odtworzonej pracowni, która znajduje się na parterze, dobrze pamiętam? Na parterze Muzeum Narodowego w tej chwili i tam te eksponaty są oryginalne. Wróćmy jeszcze na chwilę do pierwszego slajdu. Jak widzicie Państwo, króluje uzbrojenie wschodnie. Perskie, tatarskie, tureckie i również takie uzbrojenie króluje w odtworzonej z oryginalnych eksponatów pracowni Branta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Jest kilka przedmiotów pochodzenia cudzoziemskiego, jeżeli chodzi o zachód Europy. Jest szpada, jest jeden rapier, jest bodajże para pistoletów o proweniencji zachodniej, natomiast reszta to zdecydowany wschód, którym Brandt był najbardziej w batalistyce zafascynowany. Pierwszy obraz, który chciałbym omówić, to walka o sztandar turecki i na pierwszy rzut oka wydaje się nam wszystko idealne. Mamy husarzy, mamy Turków, mamy sztandar, no ale można się dopatrzeć kilku szczegółów. Czy ktoś z Państwa jest w stanie z tej odległości, ja go jeszcze troszkę powiększę może, znaleźć detal, który nam by nie pasował do danej ekspozycji? Co może się rzucić w oczy, co nie jest idealnie pasujące? To jest detal dość charakterystyczny. Proszę Państwa, mianowicie przyjrzyjmy się husarzom. Coś jest nie tak z naszymi husarzami tutaj. Z jednej strony bardzo fajnie, zbroje płytowe z naramiennikami, szyszaki grzebieniaste późniejszego typu z drugiej połowy XVII wieku, kopie w tym wypadku niezdobione, bo bojowe, ale czegoś tym husarzom brakuje. I nie mówię o skrzydłach. Tutaj Brandt postąpił świadomie. Husarze do boju nie ruszali ze skrzydłami. Skrzydła to element dekoracyjny, który występował na paradach, co Państwo zobaczycie na późniejszych slajdach. Pojawiają się na rolce sztokholmskiej, pojawiają się podczas wszelakich uroczystości, kiedy husaria pełni rolę chorągwi dworzańskiej jako chorągwi reprezentacyjnej, natomiast nie w boju. Były one niewygodne i trzeba byłoby je transportować na duże odległości, choć niejednokrotnie zdarzało się, że w rejestrach są wozy, które transportują na wyprawę.
takie skrzydła, ale tylko po to, żeby triumf później był ze skrzydłami. Natomiast nie walka. Proszę Państwa, buty husarskie. Zwróćcie uwagę, że wszystkie buty są brązowe, natomiast husarze w okresie od Batorego po w zasadzie późny wiek XVII nosili buty żółte. Tutaj mamy buty typowo rajtarskie, typowo zachodnioeuropejskie, takie nosiliby rajtarzy szwedzcy, rajtarzy niemieccy, natomiast husarze niekoniecznie. To jest taki pierwszy detal, który mógłby być, do którego można się przyczepić, już tak mówię brzydko, jeżeli chodzi o malarstwo batalistyczne Branta. Co dalej z naszymi husarzami? Proszę, tutaj mamy husarza, który faktycznie atakuje kopią. Rzut na buty, nie są żółte, ale jeszcze jedna rzecz. Państwo zobaczcie, że husarz ma przytroczone do siodła elementy, które nie są sprzętem wojskowym. W trakcie walki byłoby to niemożliwe. Husaria jako, można powiedzieć, jedna z cięższych jazd XVII wieku, nie nosiła ze sobą podczas walki osprzętu, który był niepotrzebny. Tatarom mogło się to zdarzyć, chociaż też z reguły zostawiali to przy koniach, ponieważ jeden Tatar miał z reguły kilka koni na wyprawę, około 6-7 nawet, tak żeby można było poruszać się komunikiem, czyli bez wozów, w jak najszybszym tempie konno. Tutaj nasz husarz właśnie ma jakieś drobne elementy, natomiast reszta się zgadza. Tak jak mówiłem, mamy kopię bojową, one sięgały do 5 metrów długości, a nawet czasami więcej. Były wykonane z dwóch półokrągłych kawałków drewna sosnowego, które były rozcinane i drążone w środku po to, żeby kopia była lżejsza. Grot był graniasty, żeby łatwo przebijał uzbrojenie ochronne. Oczywiście gałka mocująca przy ręce, żeby zatrzymać się dłoń podczas uderzenia. No i w zasadzie można powiedzieć, że bardzo często podczas wypraw wojennych były one robione w sposób niedbały. Były to po prostu proste kopie, smołowane, okręcane sznurem. Takie znaleziono też w pobojowisku bitwy pod Beresteczkiem w rzece Płaszówka na Ukrainie. Znaleziono jeden taki fragment kopii właśnie typowo bojowej, bez żadnych dekoracji. Natomiast dekoracyjne kopie niesamowicie piękne. Czerwone, malowane w złote pióra po całej długości. Plus oczywiście piękne proporce, które miały do 1,5 metra długości i proporce również pojawiały się w boju. Proszę zwrócić uwagę na drugiego husarza. Również mamy jeden detal, który nam tutaj nie pasuje i chodzi o broń, którą wznosi w swoim ręku. Chodzi o szablę. Proszę Państwa, szabla w drugiej połowie XVII wieku, a tak naprawdę nawet w okresie lat 30., 40. u husarii wyglądałaby nieco inaczej. Tutaj mamy typową turecką szablę typu kilicz, którą Państwu później pokażę, o otwartej rękojeści, bardzo wschodnią. Na wyposażeniu Turków tak, natomiast husaria w drugiej połowie nosiłaby już typowo, w drugiej połowie XVII stulecia nosiłaby typowe szable husarskie z zamkniętym obłękiem, co również zobaczymy dzisiaj na prezentacji. No i oczywiście można by powiedzieć, że rzecz zdobyczna, jednak dużo mniej praktyczna od rodzimego uzbrojenia, stąd żaden husarz by sobie nie pozwolił na to, żeby w trakcie walki narazić dłoń prawą, którą fechtował, na uszkodzenie. A przy XVII-wiecznym fechtunku, przy dość ciężkich szablach, łatwo było uszkodzić rękę i wiele technik skupiało się na tym, żeby uderzyć w nadgarstek, ciąć po palcach, bo tak naprawdę szermierz bez dłoni to już przestaje być szermierzem. Musiałby broń przełożyć do drugiej ręki i liczyć na to, że tak świetnie jeździ konno, że koń pójdzie pod komendę samych nóg, a wodze mogą zostać luźne. Niektóre konie tak potrafiły, niektórzy jeźdźcy tak, ale nie wszyscy. Szanowni Państwo, musimy się przyjrzeć tej husarii, bo husaria to nie tylko i wyłącznie to, co nam się wydaje w XVII wieku i to, co malował Brandt. Husaria to jazda, która pojawiła się w wojsku koronnym w wieku XV jeszcze, a w XVI mamy pierwsze dokumentacje źródłowe, jeżeli chodzi o źródła pisemne. To fragment obrazu, który również znajduje się tutaj w muzeum, Bitwa pod Orszą. Mamy husarzy o charakterze i węgierskim, i serbskim. Husarze w XVI wieku pojawili się po raz pierwszy w dokumentach w 1500 roku. Pan Leopold Racz plus jego czterech pocztowych służących po racku. Raca, czyli husarz. Jazda racka właśnie wzięta rodem z Bałkanów była jazdą lekką. Wcale nie była jazdą ciężką. Nie posiadała uzbrojenia ochronnego poza tymi tarczami, jak Państwo widzicie, skośne, które mają husarze na lewej ręce bądź zarzuconą na plecy. Ich bronią była długa, 3 do 4 metrów lekka kopia oraz szabla. Szabla o charakterze wschodnim, szabla o charakterze tureckim. Tutaj możemy dopatrzeć się jakiegoś właśnie wspólnego punktu co do malutkiego
kłamstewka Branta, może nazwijmy to nadużycia, a pojawienia się szabli wschodniej u husarzy. Tak naprawdę w XVI wieku te szable były albo proweniencji tureckiej, albo proweniencji węgierskiej, ponieważ husarze w Polsce służyli na dwa sposoby w początku XVI wieku. Pierwszy serbski, czyli bez żadnego uzbrojenia ochronnego. Drugi węgierski, gdzie używali kolczuk. Natomiast w latach 20. powstał wzór polskiej husarii, tak zwanej jazdy średniozbrojnej, latach 20. wieku XVI, która święciła triumf razem z Tarnowskim pod Obertynem i w jego innych kampaniach, chociażby kampanii starodubowskiej. Ci husarze byli uzbrojeni troszkę wzorem zachodnioeuropejskim, czyli przyłbica, zamknięty hełm na głowie, obojczyk, fragmenty metalowe osłony rąk, czyli naręczaki, kolczuga i kopia. Tak wyglądało uzbrojenie husarza do czasów batoriańskich tak naprawdę. Dopiero Batory zmienił husarię na taką, jaką znamy dzisiaj. To jest husarz właśnie węgierski z końca wieku XVI, z okresów batoriańskich. Proszę zobaczyć, kolczuga została, pojawiają się żółte buty. Mamy szablę typowo węgierską już w tej chwili, z otwartą rękojeścią, z łańcuszkiem, nadziak w ręku, zbroję typu anima. To jest zachodnia nazwa, która mówi o tym, że zbroja jest łączona z bardzo wielu elementów folgowych, czyli metalowych pasów nitowanych ze sobą i szyszak husarski z grzebieniem. Ta zbroja była o tyle wygodna, że pozwalała temu husarzowi w siodle wyginać się w każdą stronę. Rycerz z wcześniejszej epoki, z wieku XV, nie miał aż takiej dużej ruchomości. Poza tym bardzo często te zbroje typu anima były używane przez żołnierzy na okrętach również, ponieważ były one na tyle mobilne, że można było wspinać się po linach, podróżować w różne miejsca statku bez większego wysiłku. I przenosimy się już do XVII wieku. To fragment rolki sztokholmskiej, chorągiew nadworna, chorągiew królewska, paraduje. No, oczywiście mamy skrzydła, tylko że skrzydła nie są mocowane, jak w wielu przypadkach późniejszych zbroi XVIII-wiecznych, XIX-wiecznych przeróbek, do pleców. Skrzydła były mocowane w tym okresie do lewej strony siodła. Jak Państwo widzicie, również mamy szable otwarte, właśnie typu węgierskiego. Husarze są okryci skórami, ale także specjalnymi płaszczami, które były malowane w gwiazdy, malowane w księżyce, skóry lampartów, skóry bardzo często panter. I wtedy centki, mogę Państwu powiedzieć, domalowywano farbą po prostu. Jeżeli to była skóra czarna, na której dopiero pod słońce widać było umaszczenie kota, to centki domalowywano. Niekiedy to były skóry gorszej jakości z innych zwierząt, ale starano się, żeby to był chociaż ryś przynajmniej. Tych skór wtedy zszywano ileś. Ryś posiada jakieś tam większe bądź mniejsze centkowanie, mogło to naśladować skóry lamparta, natomiast największe transporty tych skór lamparcich dochodziły do husarzy z Kaukazu, bo wtedy funkcjonowały jeszcze na Kaukazie dość duże ilości tych większych kotów. Skóra lamparcia była bardzo drogim elementem i wcale husarz jej nie musiał kupować sobie sam. Rotmistrz husarski, który zaciągał chorągiew, miał obowiązek zaopatrzyć towarzyszy husarskich, bo też pocztowi skór nie używali, właśnie w tego typu dodatkowe, upiększające elementy, które podczas parady były nieodzowne. Proszę też zwrócić uwagę, w jaki sposób ci husarze są ustawieni. Jest to typowy szyk paradny. Oni są ustawieni iluś w rzędzie, nie są ustawieni w trzy szeregi, nie są ustawieni również w klin. Tutaj nie mamy żadnych przejawów bojowych tej jazdy, ale oprócz szabel, ja tutaj Państwu pokażę jeden element, który się pojawia bardzo wyraźnie. Szabla przy boku. A tutaj jeszcze jedna rzecz. Druga szabla? Nie, za krótkie. Dokładnie. Husaria w XVII wieku używa pałaszy. Ciężka broń przełamująca o lekkiej krzywiźnie bądź zerowej, która miała za zadanie służyć jako miecz tak naprawdę. O ile szabla ważyła około 750 gramów, pałasz ważył ponad kilogram, miał około metra długości i tak naprawdę szabla była, można powiedzieć, bronią ostatniego starcia dla husarza. Najpierw szła kopia. Kiedy kopię złamano, używano jeszcze złomka tej kopii przez jakiś czas albo wyrzucano, w zależności od tego, w którym miejscu się złamała. Potem husaria wyrzucała tą kopię i bardzo często, co pokazują źródła pisane chociażby spod bitwy pod Kłuszynem, husaria miała jedną kopię.
po prostu nie było stać oddziałów na więcej kopii, albo nie zdążono ich zrobić na miejscu, albo nie zdążono się zaopatrzyć podczas przeglądu wojsk i husarze z jedną kopią, którą wyrzucili, no już dalej nie ma jak szarżować. Ale mamy pałasz, który jest ciężki. Działa to w sposób identyczny. Przełamujemy po prostu wroga masą jazdy, uzbrojeniem ochronnym, siłą konia, impetem, ale w ręku pojawia się pałasz. O ile szablą można było sobie pozwolić na jakiś fechtunek, gdzie ta szabla była mobilna w ręku, tyle pałasz był znacznie trudniejszy do pokazywania takich sztuczek, bo po prostu był znacznie cięższy. Ale faktycznie za chwilkę, a tak naprawdę już wcześniej, ponieważ zgodnie z instrukcjami Stefana Batorego na wyposażeniu husarii powinien pojawić się koncerz, czyli miecz, a właściwie trudno to nazwać mieczem, ponieważ miecz jednak służy do fechtunku, ale przyjmijmy, że koncerz jest to broń długa, biała, o grannej, trójgrannej, czworogrannej bądź lekko epsoidalnym przekroju głowni, która służyła do pchnięcia. Husarz, który złamał kopię, wyciągał koncerz. Koncerz noszono w dwójnasób przy siodle. Albo tak jak pałasz pod dużym skosem, żeby łatwo go było wyciągnąć, ponieważ koncerz sięgał nawet powyżej 1,40 m, albo noszono go wzdłuż siodła pod lewą nogą, co było koszmarnie niewygodne, bo musiał się mocno schylić i dopiero próbować dobić tego koncerza. Nie było to najcudowniejsze, tak samo do jazdy konnej, ponieważ blokował część komend od lewej nogi, czyli skręt na przykład dla konia. Było docisk łydki nie był tak mocny, jeżeli ten koncerz leżał po całej długości. Mamy tutaj zbroję z kolejnego etapu, lata 30. Jest to zbroja, która znajduje się w budynku obok, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zbroja pana Sariusza Skórkowskiego, który był osobistym sekretarzem Władysława IV. Zbroja husarska zaczyna się zmieniać. Mamy szyszak o dzwonie półkulistym, policzki zasłaniające wycięte w serca przy uszach, nosal, który chronił twarz, dobrze pozwalał widzieć i zbroja zaczyna się troszkę zabudowywać. Na ramienniki sięgają coraz bardziej, zakrywając fragmenty, które są eksponowane podczas zadawania cięć. Jeżeli bym podniósł rękę w samym napierśniku, odsłaniam całą pachę i fragment klatki piersiowej narażony na uderzenie kopią, pchnięcie, inną bronią. Karwasze to jest element dyskusyjny ochrony ramion, ponieważ prawdopodobnie pojawił się dopiero w latach 40. Wieku XVII. Natomiast zbroja została wyjęta z trumny. Nie wiadomo, czy później po pochówku nie dokładano jakichś elementów. Więc tutaj możemy mieć pewność, że jest to komplet, natomiast pewien element mógł być dorobiony nieco później. I oczywiście na zbrojach husarskich pojawiają się krzyże kawalerskie oraz przedstawienie z drugiej strony Matki Boskiej, która miała wspomagać husarię w trakcie walki. I tutaj już taki husarz, którego byśmy mogli po beresteczku oglądać, czyli po 1651 roku, mógłby taki husarz walczyć pod Chocimiem, mógłby być nawet pod Wiedniem, można powiedzieć w pełnej krasie, w stroju ze skrzydłami, czyli w stroju paradnym. Te skrzydła są mocowane do pleców. Ta zbroja również znajduje się w budynku obok, w Muzeum Wojska Polskiego. Mamy tutaj cały rynsztunek. A więc zaczynamy od dołu. Jest koncerz, pistolety Wolstrach. Na początku miał być tylko jeden, zgodnie z wskazówkami królewskimi. Potem pojawiły się dwa. Oczywiście kopia. W tym wypadku jest to rekonstrukcja. Jak Państwo pójdziecie do Muzeum Wojska Polskiego, to nie jest kopia oryginalna, ponieważ oryginalne kopie z XVII wieku nie zachowały się w całości. Kilka jest w muzeum w Tarnowie. Są to kopie późniejsze, XVIII-wieczne, właśnie malowane na czerwono, zdobione złotymi piórami. Jest skóra lamparta, pełna zbroja, czyli naplecznik, napierśnik, szyszak grzebieniasty, skrzydła, no i przede wszystkim piękny rząd husarski, który był warty majątek i każdy kozak podczas powstania chciał taki rząd z husarza ściągnąć, ponieważ wszystko to było nabijane złotem, srebrem, drugimi kamieniami i ci bogatsi towarzysze husarscy oraz rotmistrzowie husarscy naprawdę mieli tutaj pokaźny majątek w postaci uzbrojenia i wyposażenia bojowego. Proszę zwrócić uwagę na kolejny obraz Branta, Bogu Rodzica. Oczywiście można zarzucić malarzowi, że skrzydła niepotrzebne, ale z drugiej strony jak śpiewać Bogu Rodzice, jak nie w stroju paradnym tak naprawdę, jak w stroju, który jest najbardziej odświętny. Ten obraz nie pokazuje bitwy, prawdopodobnie pokazuje triumf po bitwie albo przemarsz wojsk na pole bitwy, chociaż pewnie skrzydeł by wtedy już nie mieli. Mamy, proszę Państwa,
buńczuk, czyli oznakę władzy, mamy hetmana, który ściągnął szyszak, trzyma go pod pachą, towarzyszy husarskich, rotmistrzów, chorążych, wszyscy w uzbrojeniu. Oczywiście jest to tak namalowane, że z daleka nie widać tego uzbrojenia, z bliska też nie jest ono bardzo wyraźne, ale te skrzydła są tutaj zrobione specjalnie. Z mojego punktu widzenia to już jest po bitwie, ponieważ przed bitwą wszyscy byliby w hełmach. Nikt by sobie nie pozwolił na to, żeby jakiś podjazd zaatakował przednie chorągwie i byli po prostu, te chorągwie były nieprzygotowane, nieuzbrojone. Mamy sztandary, które są bez osłony, wszyscy są spokojni, więc można powiedzieć, że bitwa się zakończyła pełnym sukcesem, straty niewielkie i mamy tutaj, tak jak mówiłem, państwo buńczuk, który był oznaką władzy. On się wziął ze wschodu u nas. W momencie, kiedy XVI, XVII wiek to była taka apogeum mody na Orient, nie tylko w strojach, ale także w militariach oraz taktyce wojennej, ponieważ można powiedzieć, że korona, szczególnie po Unii z Litwą, była takim organizmem, który brał z zachodu elementy sztuki wojennej, brał ze wschodu elementy sztuki wojennej, ponieważ to było pogranicze. Walczyliśmy i z wojskami szwedzkimi, walczyliśmy i z Moskwą, walczyliśmy z Turkami, Tatarami i stworzyliśmy, można powiedzieć, unikatowy konglomerat umiejętności walki oraz sztuki wojennej, który działał na wszystkich. I biliśmy Szwedów, i biliśmy Turków, i biliśmy Tatarów, a z tymi kozakami było nie najlepiej, ale też w końcu daliśmy sobie parę razy radę. Buńczuk był prowadzony przed wojskiem jako oznaka również godności wojskowej oficera. W zależności od tego, jak wysokiej rangi żołnierz, szczególnie w wojsku tatarskim czy tureckim, tyle buńczuków zatykano przed namiotem. Od 7 do 9, od 9 do 11, jeżeli był na przykład sam sułtan, to nawet więcej. Te buńczuki miały różną formę. Mogły mieć po prostu formę włóczni zakończonej grotem z końskim ogonem, bądź z kilkoma ogonami. Na końcu pojawiał się półksiężyc, mogły mieć właśnie taki fragment kulisty, czy zawój turbanowy, który pojawiał się na buńczukach, ale nieodzowny był zawsze koński ogon oprawiony w srebro bądź złoto. W wojsku koronnym się on bardzo chętnie przyjął, używali go kozacy, używali go również żołnierze Lisowskiego, którzy brali udział w części kampanii, które również malował Brandt, między innymi w pierwszej bitwie pod Chocimiem w 1621 roku. I tutaj, proszę Państwa, prawidłowa szabla husarska, taka, która rozwinęła się już w drugiej połowie, a właściwie załóżmy pod koniec pierwszej połowy XVII wieku, od beresteczka możemy mówić, że taka broń funkcjonuje w rękach husarskich. Szabla z zamkniętym jelcem, który ma kabłąk chroniący dłoń, paluch na kciuk, to ten pierścień, który znajduje się tutaj, umożliwiał lepsze prowadzenie przez nadgarstek szabli, ponieważ duży palec, czyli kciuk, miał naciskać do przodu, natomiast mały palec poprzez lekką krzywiznę rękojeści, która jest tutaj, miał robić tak zwane pociągnięcie, czyli szablą się cięło, nie uderzało. Po to była krzywizna, żeby przeciąć coś, przekroić, a nie tak jak mieczem rąbnąć i przełamać. Więc tutaj mamy zupełnie inny rodzaj uzbrojenia. Proszę zwrócić uwagę na rękojeść, to jest szabla z XVII wieku, głownia sygnowana 1660, czyli końcówka potopu. To są czasy, które, jeżeli chodzi o potyczki szwedzkie, których tutaj kilka wisi na parterze w Muzeum Narodowym, zachęcam do obejrzenia, naprawdę są one wyjątkowo atrakcyjne, jeżeli chodzi o militaria, pojawiają się też militaria zachodnioeuropejskie. Mamy tutaj właśnie element, który rzadko się pojawia w tak zwanych szablach czarnych, czyli zdobienia złotem. Ten cały jelec jest nabijany złotem, fragmenty głowni również. Pochwa od tej szabli, która znajduje się, to jest eksponat z Zamku Królewskiego w Warszawie. Znajduje się on w magazynach, niestety nie jest udostępniany, ale niedługo na wystawie wazowskiej, która się pojawi, będzie, więc będzie można obejrzeć tą oryginalną szablę. I faktycznie, jak Państwo zwrócicie uwagę, taką samą szablą, no załóżmy, nie identyczną, jeżeli chodzi o zdobienia, ale jeżeli chodzi o model, posługiwał się również Wołodyjowski w potopie. To była szabla typowo husarska właśnie, która swój triumf przeżywała w drugiej połowie wieku XVII. Zwróćmy uwagę teraz na naszego tureckiego wojownika z obrazu Branta, walka o sztandar turecki. W zasadzie można powiedzieć, że Brandt odtworzył go z dużym pietyzmem, ponieważ mamy szablę typu simiktar z lekko rozszerzonym ostrzem na końcu. Była bardzo niebezpieczna, ponieważ ta siła uderzenia przez to rozszerzenie dawała znacznie większą prędkość na końcu. To też cięcie było groźne, szczególnie z konia. Mamy metalową tarczę tak, typu perskiego i zbroję, która
z jednej strony wydaje się, że mogła być zbroją typu cztery lustra, które używano w Persji, a może być tak zwanym typowym kirisem perskim, w zależności od tego, jak wygląda przód, tu niestety jest zasłonięty. Na czym polegały cztery lustra? Zaraz Państwu pokażę dokładnie. To jest właśnie rodzaj takiego kirisu irańskiego. Mamy cztery płyty metalu, które chronią na główne dwie klatkę piersiową, jako napierśnik, plecy i po bokach. To były zbroje lekkie, właśnie zakładane na szaty jedwabne, które miały chronić dodatkowo przed cięciami, przed uderzeniami. Tych szat było ileś warstw. Jak Państwo widzicie, jest i metalowa tarcza, karwasze, brakuje tylko uzbrojenia ochronnego. W tym wypadku mamy tutaj szyszak zasłonięty turbanem. Tutaj jest szyszak dodatkowo z plecionką kolczą, z czepcem kolczym, który chroni kark, twarz. Nie zawsze te turbany się pojawiały. Im bardziej zdobny szyszak, szczególnie w kulturze perskiej, czy właśnie jeżeli pochodziły z późniejszych terytoriów Iranu, tym bardziej te szyszaki są odsłonięte. W tureckich zwyczajach w XVII wieku bardzo często pojawiał się turban. Dlaczego? Po co wiązać kawał materiału na hełmie? Można tak uznać i w Europie na przykład rycerze podczas turnieju zakładali tak zwane nałęcze, czyli chustki bądź specjalnego rodzaju wałki na hełmy po to, żeby się wyróżnić, żeby podkreślić barwy heraldyczne. Po drugie, chustka, te nałęcze wzięły się z okresu wypraw krzyżowych, kiedy to rycerstwo w Ziemi Świętej w zamkniętych hełmach typu garnczkowego musiało przeżywać temperaturę 50 stopni. Po prostu chłodzi. Po prostu izoluje. Nie tak bardzo, jakby nam się wydawało, ale jak już zamotamy ileś warstw specjalnego materiału typu jedwab, to faktycznie jedwab daje dużą izolację od słońca, a poza tym dodatkowo chroni przed cięciami. Bardzo często ileś warstw jedwabiu mogło ochronić nawet przed strzałą z łuku, która wpadała w materiał, grzęzła w nim i powodowała bardzo płytkie rany, natomiast nie bardzo groźne. I tu mamy taką typową zbroję turecką, która jest troszkę mieszanką, przyznam, bo o ile szyszak pochodzi z XV wieku, reszta to wiek XVII i właśnie tutaj mamy kolczugę wzmacnianą blaszkami, czyli coś w rodzaju bechteru, natomiast z przodu ta duża płyta to jest coś w rodzaju juszmanu, którą nazywamy właśnie lustrem. Dodatkowo wzmacniane są rękawy, czyli wszystkie elementy, które są narażone na cięcia. Widać, że jest to zbroja kawaleryjska, nie dla pieszego żołnierza, ponieważ pieszy żołnierz tak naprawdę może mieć odsłonięte nogi, wtedy nic się nie dzieje i tak samo może mieć odsłonięte ręce, z reguły cały nacisk idzie na atak głowa, korpus, natomiast jeździec, który jest schowany za koniem, wystają mu kolana, wystają mu barki, wystają mu ręce. I to były najczęstsze rany postrzałowe w XVII wieku wśród żołnierzy, wśród kawalerzystów, jakie otrzymywali w trakcie walki. Proszę Państwa, mamy też turecki kilicz, to ta szabla, którą trzymali husarze w ręku. To była szabla typowo turecka, raczej na wyposażeniu husarskim by się nie pojawiała. Co innego, gdybyśmy mieli przedstawioną szlachtę z pospolitego ruszenia, która to uzbrojenie miała nieregularne, każdy miał jakie chciał, tu zdobyczne, tu kupione, tu zamówione. Wtedy moglibyśmy mówić o bardzo różnej proweniencji uzbrojenia. Natomiast jeżeli mówimy o husarzy, którzy jednak byli wojskiem zaciężnym i każdy husarz musiał się popisać ze swoim sprzętem, czyli musiał przejść przed komisją wraz ze swoim towarzyszem, rotmistrz na przykład dostawał od króla list przypowiedni na 100 porcji wojskowych, musiał zaciągnąć chorągiew ze 100 osób składającą się i wyglądało to w systemie towarzyskim. Z reguły po prostu zgłaszał się do ludzi, których znał, szlacheckiego pochodzenia, którzy przyprowadzali poczet. W pierwszych okresach husarii mogło być to nawet 6 osób, później towarzysz, czyli tak jak w systemie feudalnym rycerz przyprowadzał swoją kopię, czyli swoich giermków, tak husarz, czyli towarzysz, przyprowadzał dwóch pocztowych, którzy walczyli z nim, różnili się troszkę gorszym uzbrojeniem, aczkolwiek wyglądali dość podobnie. No nie wszyscy wtedy mieli skóry, załóżmy, tych lampartów, nie wszyscy mieli pięknie malowane kopie, mieli troszkę gorsze jakości hełmy, z reguły walczyli w kapalinach husarskich, nie w szyszakach, ale byli równie skuteczni. To uzbrojenie było brzydsze, natomiast na polu walki identycznie działało i było identycznie skuteczne. Jak Państwo widzicie, no tutaj też to uzbrojenie nie tylko miało walory bojowe, ale to jest też tak naprawdę dzieło sztuki. Bardzo często broń z XVII wieku, szczególnie wschodnia, ma kutę ze stali damasceńskiej głównie, stal kuta warstwowo, na przemian miękka, twarda warstwa, żeby nadać elastyczność, ale i odpowiednią wytrzymałość. Aczkolwiek muszę Państwu powiedzieć, że stal damasceńska i jej miedź został obalony tak naprawdę już w XV wieku przez miecze europejskie, ponieważ okazało się, że Europejczycy z jednego kawałka są w stanie wykuć
trwalszy i twardszy oręż niż stal damasceńska, która była kuta bardzo pieczołowicie wiele lat, była niesamowicie droga, ale efekt takiej broni, kiedy wyjmowało się głownię, która miała dwa różne szare kolory, bardzo grafitowy i jasno szary, wyglądał rewelacyjnie, ponieważ dobry kowal mógł ukuć z tego damastu wzór, jaki chciał. Tak naprawdę dzisiaj możemy kupić nawet dobrej jakości stal damasceńską ułożoną we flagę amerykańską. Jest to możliwe, żeby tak ręka kowala czy mieczownika zapracowała nad głownią, żeby ten wzór damasceński ułożyć jak chcemy. I proszę Państwa, jeden z moich ulubionych obrazów Branta, Lisowczycy, strzelanie z łuku. Tutaj cofnijmy się do pierwszych dymitriad, kiedy właśnie tam pod Dmitrem Samozwańcem na zasadzie konfederacji zawiązała się chorągiew pułkownika Lisowskiego. Pomagała mu w starciach, Lisowski zginął w 1616 roku, następnie kolejni pułkownicy zastępowali go w prowadzeniu chorągwi do boju. Chorągwie Lisowczyków walczyły w bardzo znanych etapach wojennych nie tylko w Polsce, nie tylko na ziemiach koronnych, nie tylko na ziemiach litewskich i nie tylko moskiewskich. Walczyły pod Wiedniem i to w pierwszym oblężeniu Wiednia w XVII wieku, w roku 1620. Następnie walczyły pod Białą Górą. Walczyły także po stronie cesarskiej na służbie Ferdynanda dwukrotnie. No i tam zostały zwolnione ze względu na swoje okrucieństwo. Proszę Państwa, chorągiew ta walczyła w sposób specyficzny. Był to żołnierz zaciężny, ale nieopłacany. Jego jedynym tak naprawdę, można powiedzieć, żołdem były łupy wojenne i jako jedyna chorągiew miała wolną rękę w ich zdobywaniu. Z reguły żołnierze mieli pewnego rodzaju regulamin od hetmana, który mówił, że na przykład za kradzież, grabież, gwałt to może być nawet kara gardła i to z reguły artykuły hetmańskie podkreślały. Natomiast panowie z chorągwi Lisowskiego mieli wolną rękę. Stąd Ferdynand, kiedy zobaczył, co się dzieje, jak zawierucha wojenna troszkę wygasła i żołnierze mają czas na rabunek, żeby sobie zabrać do Rzeczypospolitej trochę rzeczy, to po prostu odesłał ich Władysławowi IV i powiedział: zabieraj z powrotem, bo ja ich nie chcę więcej. Oni są świetni w walce, oni są świetni w rozbijaniu przeciwnika, natomiast są również mistrzami rabunku, mistrzami zniszczenia. Proszę mi uwierzyć, że potrafili spalić kilka wiosek tak, że w zasadzie w XVII wieku odbudować wioskę to żaden problem, bo to drewno. Już nikt nie wpadł na pomysł, żeby ją odbudować, bo nie było komu. To byli, proszę Państwa, jeźdźcy, którzy uzbroili, w zasadzie byli w sposób bardzo lekki. Nie używali uzbrojenia ochronnego, czasami zdarzały się jakieś kolczugi, natomiast główna broń łuk, szabla, egzemplarz bądź dwa broni palnej, z reguły dłuższa typu bandolet i pistolet w olstrze przy siodle. Bandolet to ta broń, która tutaj, załóżmy, nazwijmy to bandoletem, która jest przewieszona przez ramię, to bardziej przypomina strzelbę myśliwską z XVII wieku. Aczkolwiek byli uzbrojeni nieregularnie, nie nosili barwy, czyli tak zwanego munduru i była to jazda niesamowicie skuteczna. Walczyła na sposób tatarski, czyli walka podjazdowa, walka szarpana. W takiej chorągwi wychowywał się Czarniecki tak naprawdę. Tam zdobył wszystkie szlify, które później pokazał w walce ze Szwedami podczas potopu w wojnie szarpanej. Walczył prawdopodobnie w tej chorągwi pod Chocimiem w 1621 roku. Odpierał Turków razem z Chodkiewiczem, który podczas tej wyprawy niestety zmarł. Proszę Państwa, poruszali się komunikiem, czyli tylko i wyłącznie konno, bez wozów. Wszystko, co mieli, troczyli w tym wypadku do siodeł. I Brandt doskonale tutaj pokazał, o ile husarzowi trzeba byłoby to zabrać z siodła, o ile tutaj mamy kilka przedmiotów, po prostu wszystkie skarby, wszystkie przedmioty nie konieczne do bitwy mamy ze sobą i wszystkie przedmioty cenniejsze, bo nie mamy wozów. Wozy spowalniały, a proszę mi uwierzyć, że Lisowczycy byli w stanie w przeciągu doby przebyć 150 km, co jest nierealne dla żadnej innej jazdy XVII wieku. O ile husaria była w stanie przebyć z wozami 20-30 km, o, jak dobrze poszło i była dobra pogoda, droga twarda, nie rozmokła, to może 40, to tutaj mamy ponad trzykrotny dystans. Lekkie chorągwie, kozackie, później nazywane, znaczy lekkie, lżejsze, nazywane później pancernymi od lat 70. wieku XVII, przechodziły koło 50-60 w dobrym tempie bez wozów. Natomiast tutaj, ponieważ mamy lekkiego żołnierza, który ma ileś koń do dyspozycji, ten marsz jest zupełnie inny. Zostali oni znienawidzeni przez naszych czeskich sąsiadów za Białą Górę, proszę Państwa. Uderzenie 2000 Lisowczyków doprowadziło do tego, że wojska cesarskie nie musiały za bardzo się stresować w dalszej części bitwy i
Czesi dostali się pod panowanie habsburskie na długie lata. Drugi taki cudowny epizod mamy 1968 rok w Zaolzie, kiedy nas nie lubią tak naprawdę. Ale to był taki majstersztych, jeżeli chodzi o możliwości wojny podjazdowej, ponieważ ta Chorągiew nigdy nie wdawała się w regularną bitwę, chyba że z Tatarami bądź Kozakami, czyli lżej uzbrojonymi oddziałami. Natomiast nie starali się nigdy walczyć z ciężko uzbrojonym przeciwnikiem typu Szwedzi czy ciężka jazda turecka. Po prostu nie mieliby szans w otwartym polu. Stąd właśnie taka metoda walki, która pozwalała im na bardzo szybkie manewry, robienie zasadzek. A jak państwo mielibyście kiedyś okazję, czy może ktoś z was, drodzy państwo, miał okazję być na Ukrainie, to powiedzenie, że ukryć 2000 wojowników w stepie, to jest tak i to jest prawda. Ja, będąc w tamtych miejscach, kiedy mamy wykroty, kiedy mamy teren pofałdowany, ukryć 2000 ludzi na koniach w szarych strojach, nawet byśmy ich nie zauważyli z lotu samolotem. Przelecielibyśmy nad nich helikopterem. Gdzie? No, mamy dwa podejścia. Jakie mogą być zamki w jugozapadnej Rosji? Dwa wielkie zamki, oba brały udział w ekranizacji pan Wołodyjowski. Ktoś powiedział już? Nie. Chocim, oczywiście, Chocim. Kamieniec nie ma takich baszt. Kamieniec przede wszystkim od strony, gdzie Turcy atakowali, ma dość solidną przepaść i dwie niewielkie wieżyczki tak naprawdę z krenelarzem i mur z krenelarzem. Natomiast to są baszty Chocimia, który wtedy tak wyglądał no dużo bardziej warownie niż w tej chwili. Jeszcze nie był przerobiony, tak jak Turcy przerobili go w XVIII wieku na twierdzę bastionową z elementami gwiaździstymi. Tutaj mamy Chocim z XVII wieku i to jest właśnie prawdopodobnie troszkę przed bitwą, kiedy polskie wojska i litewskie gromadzą się pod Chocimiem i tu będzie zbudowany obóz warowny przed zamkiem, wsparty o zamek tak naprawdę jako kolejny punkt obrony. Proszę państwa, łuk. Brandt malował łuk i dobrze, i źle. Jak państwo widzicie, łuk tutaj podrzucany w popisach konnych jest namalowany perfekcyjnie. Łuk refleksyjny, modą tatarską, złożony z wielu warstw, rogu, kości, ścięgien i drewna. Natomiast tu troszkę ten łuk traci swoje proporcje. Ta cięciwa jest taka, że można by na dwa łuki ją spokojnie zastosować w jednym momencie. Jednak Brandt zrobił bardzo dobrą rzecz, ponieważ nie popełnił błędu, który popełnił Matejko w swoich obrazach, który malował łuki refleksyjne o w ten sposób. Czyli tak jak one były spuszczoną ścięciwą w stanie oczekiwania. I zaraz państwu pokażę tego naszego biednego Matejkę. A przepraszam, tu jest jeszcze Rembrandt, do którego wrócimy. Jest Matejko, jest łucznik, który strzela się plecami Żyżki, strzela z łuku w ten sposób. Spróbuję to zrobić. Nic się nie da zrobić z tym łukiem, mógłbym go co najwyżej złamać. Ale jeżeli wrócimy do Brandta i jego popisów łuczniczych, to zdecydowanie wiemy, że malarz wiedział, jak ten łuk działa i z której strony powinna być cięciwa i jakie powinny być elementy techniki strzeleckiej. Wiele osób na pewno widziało na jakichś filmach BBC, jak to łucznicy angielscy używają trzech palców, naciągają te łuki i strzelają. Przy tym łuku można to zrobić, jest to bardzo niewygodne, ponieważ ja strasznie skracam sobie długość cięciwy. Ten łuk powinienem naciągać za pomocą specjalnego pierścienia i tu jest taki chwyt pierścieniowy, kciukiem. To był zekier, mogę go naciągnąć znacznie dalej. Ten pierścień izolował kciuk, przy jednym otwarciu następował strzał. Strzał był dużo szybszy i dużo trudniej było zrobić błąd, ponieważ każde szarpnięcie palcem cięciwy na bok powoduje to, że strzała dostaje rotacji lekkiej i no, odchodzi od celu ileś centymetrów. Im większa odległość, tym większy błąd strzelecki. Ale przejdźmy tutaj do no, niekwestionowanego mistrzostwa w malarstwie Lisowczyków, no Rembrandt. Kopię tego wykonał polski malarz jeden. Praca domowa. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na dokładność uzbrojenia. W ręku nadziak. Szabla polsko-węgierska jedna. Szabla druga bądź pałasz, w zależności od tego, do czego raczej szabla niż pałasz, ponieważ to pałasz raczej służył dla jazdy cięższej. Łuk świetnie narysowany i strzały w kołczanie.
Mamy tutaj kołczan, mamy tutaj strzały i sajdak. To było konieczne oporządzenie. Ponieważ tak naprawdę bez tego nie byłby w stanie sobie poradzić łucznik konny. O ile pieszy mógł wbić strzały przed sobą, o tyle łucznik konny musiał mieć dwa elementy. Łuku nie nosiło się na plecach, więc musiał mieć przy sobie tak zwany sajdak bądź łubie, do którego ten łuk mógł sobie spakować. O. Gdzieś był przytroczony, przy siodle, przy pasie, wisiał sobie w trakcie jazdy, można go było bez problemu wyjąć. No i teraz kwestia strzał. Gdybyśmy mieli standardowy kołczan turecki, który byłby używany przez pieszych łuczników, na przykład przez janczarów z XV wieku, to mielibyśmy kołczan o takiej budowie. Natomiast podczas jazdy konnej te wszystkie strzały bez problemu by z niego wypadły. Stąd kołczan musiał mieć troszkę inną budowę. Strzały musiały być umieszczane w odpowiednich przegródkach. Co powodowało, że tylko przez szarpnięcie mogę ją wyjąć i jak najszybciej włożyć na cięciwę. Czyli możemy powiedzieć, że Brandt pod względem elementów łuczniczych spisał się naprawdę całkiem nieźle, bo jak już Państwu pokazywałem, no w bitwie pod Grunwaldem troszkę gorzej to wygląda. I uzbrojenie kozaków to obok husarzy, można powiedzieć, kolejni bohaterowie obrazów Brandta. Brandt, jak już Państwu mówiłem, podróżował kilka razy na Ukrainę, na Podole, oglądał stepy, podróżował i zimą, i latem. Zdawał sobie sprawę, jak wyglądały zamarznięte rzeki, kiedy wojsko może przejść przez rzekę zimą, kiedy nie. I mamy takiego typowego jeźdźca kozackiego, aczkolwiek można powiedzieć, że ten jest wyjątkowo bogato uzbrojony i odziany. W XVII wieku, nawet podczas bitwy pod Beresteczkiem, kozacy wyglądaliby znacznie, znacznie gorzej. Po pierwsze, taki strój nie był konieczny do bitwy. Kozacy nie używali uzbrojenia ochronnego, więc raczej byśmy mieli kozaków w hajdawerach, w butach, w koszuli bądź bez. Miałby szable, miałby ze dwa egzemplarze albo trzy broni palnej, jakąś dłuższą, dwa pistolety i to wszystko. Tutaj mamy jeźdźca kozackiego, gdzie dodatkowym elementem uzbrojenia, poza tam pistoletami, szablą i właśnie bandoletem jazdy, czyli takim krótszym karabinkiem, który po prostu tak jak dla jazdy no musiał być nieco mniejszych gabarytów, żeby wygodnie było strzelać z siodła, mamy jeszcze rochatynę bądź włócznie. To był taki rodzaj broni drzewcowej o krótkim, płaskim, liściastym, ale bardzo wąskim grocie, około 2,5 do 3 metrów. Ona też miała bardzo często stopkę, o którą zahaczano bądź pętlę, tak, żeby można było ją powiesić przy strzemieniu i żeby po prostu nie była elementem przeszkadzającym. Bardzo często jest tak, że oni, kozacy przedstawieni przez Brandta, co możecie Państwo zobaczyć na wystawie, jadą trzymając te rochatyny w ten sposób i są one zaparte właśnie w takiej specjalnej pętli o stopę zahaczone, tak żeby po prostu mu nie przeszkadzały. Było to bardzo, bardzo wygodne. Natomiast kozacy to głównie piechota. Jazda kozacka nie była najlepsza. To też chociażby w bitwie pod Beresteczkiem nie zdecydował się Chmielnicki, żeby używać jazdy kozackiej. Tam wystąpiła tylko i wyłącznie jazda tatarska Islam Gireja. Nie było jazdy, ponieważ kozacy mieli tą jazdę tylko do osłony taboru. To była jazda zwiadowcza, która mogła powiedzieć, że należy ten tabor rozstawić bądź chwilę dać odporu przeciwnikowi, żeby tabor mógł zapiąć wozy łańcuchami. Natomiast nie była to jazda o dobrej taktyce i o dobrych umiejętnościach. Natomiast jeżeli chodzi o walkę w umocnieniach taborowych, zdobywanie twierdz i bronienie się, kozacy byli mistrzami, co niejednokrotnie pokazywali nam podczas powstania Chmielnickiego. I dopiero takim przełomem jest bitwa pod Beresteczkiem, kiedy to właśnie i husaria, i wojska cudzoziemskiego autoramentu, i chorągwie kozackie, czyli późniejsze pancerne, stają naprzeciwko wojsk tatarskich, stają naprzeciwko wojsk kozackich okopanych w taborze i radzą sobie z nimi. Bitwa pod Beresteczkiem, proszę Państwa, była jednym z największych starć lądowych XVII wieku. Tam po stronie tatarsko-kozackiej prawdopodobnie wojska mogły sięgać 70-80 tysięcy, po naszej stronie między 60 a 70. Tutaj mieliśmy przepotworne starcie, które udało nam się wygrać po wielu dniach, bo ta bitwa nie trwała krótko. Te decydujące starcia to są ostatnie 3 dni kampanii beresteckiej, gdzie polski obóz warowny zostaje również ufortyfikowany z ziemi, wojska go opuszczają polskie, rozwijają się w szyk, tak zwany holenderski, czyli w szachownicy ustawiona jest jazda z piechotą o dużej sile ognia, czyli mamy muszkieterów i husarię pancernych i arkebuzerów. No i
tutaj połączenie taktyki wschodnioeuropejskiej, koronnej i zachodnioeuropejskiej dało idealny obrót sprawy, ponieważ udało się odeprzeć ataki tatarskie, a następnie zaatakować Tabor. I proszę mi uwierzyć, że Tabor rozerwała jazda, a nie piechota. Husaria, która zostawiła kopie w bitwie pod Beresteczkiem, nikt nie używał kopii, one zostały zatknięte na wałach obozu po to, żeby zrobić wrogowi taki nieprzyjemny widok, że okej, my tutaj jesteśmy w polu, ale tam w obozie jest jeszcze drugie tyle jakby co. Popatrzcie, ile kopii jest zatkniętych na wały. I husaria właśnie rozrywa wozy i dokonuje rzezi w Taborze. No, mimo tego, że części kozakom udaje się uciec z pola bitwy, sam Han zabiera Chmielnickiego, właściwie krępując go za pomocą swoich mołojców i swoich Tatarów. Po prostu Chmielnicki skrępowany zostaje wywieziony z pola bitwy, kiedy Han już widział, że bitwa nie będzie wygrana przez koalicję tatarsko-kozacką. I kozacy wycofują się z Taboru, przeprawiają się przez rzekę Płaszówkę i tam dochodzi do bitwy, gdzie 300 kozaków broni się na jednej wyspie, zostają ostrzeliwani, w końcu zdziesiątkowani, wybici do nogi i stamtąd są te wykopaliska. Po tej wyspie zostały tylko rozlewiska rzeki Płaszówki i tam jeden z archeologów ukraińskich, Sweśnikow, dokonał prac odkrywkowych, wykopał przedmioty, szable husarskie, łuki, strzały, pałasze husarskie, broń palną, fragmenty kopii jednej właśnie husarskiej oraz innego oporządzenia i one znajdują się w muzeum Beresteckim. Jeżeli Państwo będziecie mieli kiedyś okazję zobaczyć te pola, to polecam. I tutaj chciałbym Państwu pokazać właśnie fragment tej bitwy pod Beresteczkiem w innym ujęciu, w ujęciu metalowej płaskorzeźby, która znajduje się na nagrobku Jana Kazimierza, pochowanego w Saint-Germain. Tutaj mamy wojska koronne. Proszę zwrócić uwagę, no mamy tą husarię ze skrzydłami oczywiście, bo tak ją zrobiono, ale mamy piechotę, jazdę. Jazda jest podzielona piechurami i tutaj wojska kozackie, które właśnie w swoim standardowym szyku powinny walczyć za Taboru, ale to już jest schyłek bitwy, więc tego Taboru nie ma, został rozerwany. I polska artyleria polowa, która podąża za tymi oddziałami, wzmacniając siłę ognia. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę artylerię, to nie jesteśmy pewni, ile miał Chmielnicki. Podobno około 130 dział, myśmy mieli troszkę więcej w tej bitwie. Natomiast tutaj broń palna i samo ustawienie wojsk odegrało dużą rolę. Brandt pokazywał tych kozaków bardzo malowniczo, bardzo późnych takich kozaków, jeżeli chodzi o uzbrojenie i strój, raczej XVIII-wiecznych, tak jak zresztą większość elementów jego kolekcji. Tam takich przedmiotów z XVII wieku, jeżeli chodzi o uzbrojenie, które mogłoby się znaleźć w rękach koronnych, nie jest zbyt dużo. Natomiast te przedmioty, które są z XVIII wieku, tak naprawdę są, można powiedzieć, troszkę elementem ewoluującym, pozbawionym troszeczkę charakteru bojowego, bardziej dekoracyjnym, ale jak najbardziej użytkowym. Tak jak Państwu mówiłem, broń nie tylko zawsze jest narzędziem zbrodni, ale także jest dziełem sztuki. Bardzo wiele nie tylko elementów paradnych, ale także wiele elementów użytkowych było pięknie zdobionych złotem, kamieniami. I wracając do naszej broni palnej, proszę zobaczyć, jak ona wygląda. Tu są muszkiety, które są zdobione kością, które są zdobione rogiem, pełna inkrustacja na drewnie i oczywiście z tyłu forkiet. Niektóre z tych muszkietów to muszkiety myśliwskie, ale w rękach armii kozackiej, tak jak Państwo widzicie, nie byli to uzbrojeni żołnierze regularnie. Nie jest w mundurze, ma broń taką, jaką zdobył, ponieważ na Ukrainie nie wytwarzano w tamtym okresie żadnego uzbrojenia. Tym bardziej broni palnej, więc to było wszystko ze zdobyczy na Tatarach, na Turkach, na wojskach koronnych. Pierwsze powstania kozackie, które miały miejsce pod koniec wieku XVI, to kozacy byli uzbrojeni w masłaki, czyli na kiju zatknięta ośla szczęka na przykład. To było główne uzbrojenie kozaków. Oni po prostu tego uzbrojenia nie mieli. Na Zaporożu, na tej Siczy już, za porochami dnieprowymi, to już w ogóle było tak dziko, że naprawdę o broń dobrej jakości było ciężko. I ta broń faktycznie zdobyczna, ale jak już się znalazła w rękach kozaka, to umiał się nią perfekcyjnie posługiwać. To była ich niesamowita umiejętność, że przystosowywali się do takiego uzbrojenia, jakie mieli, w sposób doskonały. Jak już Państwu mówiłem, muszkiety niektóre myśliwskie, ale w rękach kozaków jak najbardziej. Jak tacy kozacy złupili polski dwór, to takiej broni tam było dość sporo. Szczególnie właśnie na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy, kiedy te dworki polskie były dość przyzwoicie ufortyfikowane, bo spodziewały się, co roku mogą przejść Tatarzy, potem pojawili się kozacy, to
broń była czymś naturalnym, tak samo jak każdy się umiał posługiwać taką bronią, od stajennego po szlachcica. Każdy wiedział, jak strzelać z broni palnej, każdy wiedział, jak posługiwać się bronią białą, jak jeździć konno. Nie były to żadne niesamowite rzeczy. Oczywiście siła jednego strzelca, siła regimentu muszkieterów to zupełnie coś innego. Natomiast nie zawsze udawało się w ten sposób walczyć, szczególnie kiedy te najazdy kozackie bądź tatarskie były bardzo niespodziewane. I szabla, którą posługuje się nasz kozak z obrazu, szabla polsko-węgierska, typowa dla kozaków. W Muzeum Beresteckim tych szabel jest bardzo dużo. Znaleziono ich kilkanaście egzemplarzy przy wyspie i przy przeprawie kozackiej. Charakterystyczna właśnie dla XVII wieku, również takie używali husarze, tylko załóżmy bez łańcuszka, raczej był on rzadszy. Rękojeść otwarta. Jelec krzyżykowy, dość szeroka głownia ze strudzinami, chociaż te modele głowni były najróżniejsze, mogły być strudziny, mogły być zbrocza, natomiast takiej szabli spokojnie mógłby na początku do lat 20. czy nawet 30. wieku XVII używać husarz polski, jak i właśnie w latach 40., 50. żołnierz Chmielnickiego. I szanowni państwo, mechanizmy na koniec tej broni palnej, bo mamy najróżniejsze. Podstawowy to mechanizm lątowy, który pokazał się jeszcze w XV wieku, czyli w szczęki kurka montowano ląd, który się tlił. Poprzez naciśnięcie tamtej zielonej dźwigni podnosiły się szczęki, ląd lądował na panewce z prochem, następował zapłon i wystrzał. Do XVII wieku włącznie bardzo chętnie takich muszkietów używano, ponieważ ten zamek był tak naprawdę niezawodny. Jedyne, co mogło mu przeszkodzić, to pogoda. Deszcz bądź wilgoć, kiedy ląty mokły, kiedy były wilgotne, nie chciały się dobrze palić. Wtedy również proch mógł mieć problem, kiedy nie było odpowiedniej temperatury przy lącie, żeby zostać odpalonym. Mógł zaskwierczeć, zdymić się, ale nie oddać strzału. Natomiast no, był to zamek o tyle niezawodny, że jeżeli była dobra pogoda, to zetknięcie się z panewką następował strzał, jeżeli nic się tam nie stało w podsypce, w lufie, to wszystko było ok. Drugi mechanizm, który powstał w XVI wieku, w 1503 roku już pierwsze zamki, to zamek kołowy. I tutaj bardzo ciekawa konstrukcja, nakręcana kluczem. Tu trzeba było mieć klucz, żeby to odwieźć, nakręcić i są dwie hipotezy. Część historyków uzbrojenia mówi, że jeden z niemieckich zegarmistrzów był pierwszy, ponieważ to jest taki bardzo podobny mechanizm do zegara. Trzeba go nakręcić, żeby odwieźć szczęki kurka z krzemieniem i po prostu poprzez obrót na kole padają iskry spirytu i następuje, kiedy szczęki złączają się z panewką, wystrzał. Natomiast ten model takiego zamka pojawił się również w kodeksie atlantyckim Leonardo da Vinci troszkę wcześniej niż podają to Niemcy, więc prawdopodobnie pomysłodawcą modelu był Leonardo da Vinci, skonstruował niemiecki zegarmistrz, który wypuścił to jako element do broni myśliwskiej. Później pojawił się on w XVI wieku od połowy regularnie jako element broni wojskowej, ponieważ był no, znacznie wygodniejszy. Ale z drugiej strony proszę mi uwierzyć, że te klucze się strasznie szybko gubiły. Trzeba było mieć go na dobrym rzemieniu i potem trzeba było albo dorabiać, albo reperować, albo broń była niezdatna do użytku. I element broni z zamkiem skałkowym, najdoskonalszym, po prostu odwodzimy kurek do tyłu jak w rewolwerze, naciśnięcie spustu powoduje zwolnienie sprężyny. Krzemień, który znajduje się w szczękach, uderza o panewkę, zapłon i wystrzał. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie elementy uzbrojenia, które malował Brandt, dotyczą XVII wieku, więc tutaj nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń, że malarz popełnił nadużycie. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że szabla kilicznie zmieniła się od wieku XV do XVIII czy XIX. Więc tak naprawdę forma tej broni była niezmienna, jedynie detale okucia pochwy, sposób noszenia, ozdobniki mogły tą broń charakteryzować. Natomiast tego na obrazach nie widzimy, ponieważ są one zbyt dynamiczne. Dlaczego? Ponieważ Brandt w batalistyce uwielbiał konie. Nawet w swoich dokonaniach, jeżeli chodzi o naukę w Monachium, jeździł do pracowni malarza, gdzie mógł oglądać żywe konie. Również w Paryżu chodził do koszar gwardyjskich, gdzie mógł oglądać żywe konie i je malować, ponieważ bardzo wielu batalistów malowało te konie w sposób nieudolny, szczególnie w ruchu. Jeszcze ten koń jak stał sobie w ten sposób, to nam były złapane proporcje, ale koń w ruchu te proporcje traci, jest niesamowicie dynamiczny. Jeździec, który spada z konia, niejednokrotnie malowany przez Brandta, chociażby w obrazie Wzięcie na arkan, jest po prostu
kłębowisko konia i ludzkiego ciała. I to trzeba było umieć namalować, ale żeby to umieć namalować, trzeba było widzieć. Trzeba było na tego konia wsiąść, zobaczyć, jak wygląda ziemia z odległości 1,80 m, jeżeli mamy konia dobrej, bojowej rasy. Zobaczyć, jak wygląda upadek z takiego konia. Prawdopodobnie Brandt miał tego typu doświadczenia, bo malując ludzi, nawet na zdjęciach, które są w muzeum, widać, że sadzał ich w uzbrojeniu na konkretnych przedmiotach, które miały wysokość właśnie konia bądź wielbłąda w przypadku Turków. I zdecydowanie te wszystkie podróże, a także kolekcjonerstwo, ponieważ Brandt nie dość, że przywoził sobie z Ukrainy elementy uzbrojenia, element strojów, to także odkupił od jednego ze swoich mistrzów, od Teodora Herschla, który był batalistą specjalizującym się w akwareli, malował wojny kaukaskie i miał właśnie taką niesamowitą kolekcję uzbrojenia, która między innymi znajduje się w tej chwili w aranżowanym pomieszczeniu, które przypomina pracownię Brandta prawie w skali 1:1. To są przedmioty z tej kolekcji. Odkupił po śmierci malarza od wdowy po nim i dodatkowo uzupełnił własnymi zbiorami. Stąd możemy powiedzieć, że mieliśmy praktyka w pędzlu i praktyka w szabli, może nie tyle w fechtunku, ale wiedział, do czego ta szabla służyła, jak się ją nosiło i kto takiej szabli używał. Ja Państwu serdecznie dziękuję.